Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, brudna szmata, brudna ściera. Dzisiaj, jak sam tytuł mówi, Poor Boys Natural Look, czyli naturalny wygląd. Produkt znany, oblatany, stąd będzie to szybki strzał. Ogólnie produkt miał się w ogóle nie pokazywać na kanale, z tego względu, że jest mega oblatany. Tak naprawdę nie ma osoby chyba, która nie mieszała z tym produktem. Cześć dziewczynki, co tam, mordo? Co się tak uśmiechasz? Ty fajna jesteś, nie? Dziewczynki, co tam? Cześć. Też chcecie potestować? Ojejku. No dobra, uciekać mi stąd, moje królewny. Na czym to skończyłem? A, że oblatany, ale że dostałem produkt od dwóch widzów. Tak. Nie wiem od kogo, ale serdecznie pozdrawiam. Ja wiem, że jeden był w mniejszej buteleczce. W sumie ten jest w oryginalnej, co chciałabyś już jechać, tak? Ale dzisiaj nie jedziemy. Dzisiaj nie jedziemy, gwiazda. To jest gwiazda, a to jest fruta z tyłu, tak? Powiedz, królewna jestem. No chodź tutaj, chodź. O, jaka słodziak, taka powiedz, ja jestem. Ho, ho, ho. Tak. Świetna jestem, świetna. Ty też jesteś świetna. Dobra, dziewczynki, nie przeszkadzamy. Słuchaj, polecam sobie po panelu Multishine Alco, z tego względu, że on szybko, już się wbiła do auta, szybko odparowuje i można powiedzieć, że odtłuszcza. Zobacz, jak się pieni fajnie. Gwiazdunia, nie wchodź tam do autka, nigdzie nie jedziemy, naprawdę, chodź tu. No tak jeszcze nie robiłem testu, słuchaj, żeby w ten sposób azory mi przeszkadzały. Zobacz, pstryk, odwracam. I praktycznie już po wszystkim. Tam, taram, taram, tam, tadadam. No, dziewczynki, uciekaj, bo będzie dmuchanko. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Chodź, gwiazda, chodź. Chodź, wychodź, szybciutko, chodź. Uciekaj. Eż to jest, ona wszędzie musi zajrzeć. Uciekaj. No dobra, już nie będziemy dmuchać, okej. Chciałabyś już jechać na spacer. No dobrze, słuchaj. Oczywiście klasycznie sobie okleję. Produkt, słuchaj, siedzi na wszystkim, guma, plastik, skóra, także tutaj nie ma co. A tutaj zrobimy taką 50-teczkę, tu zrobimy 50-teczkę. A na skórę mi się nie chce wierzyć, Volvo, pad, którym będę to aplikował, Meguiar, słuchaj, on ma chyba więcej lat ode mnie, naprawdę. Kurczę, chyba jak wchodziły te pady od Meguiarsa, to ja już go zgarnąłem na rynku polskim, także już aż się zrobił ciemny, ale dalej służy. Dalej służy. Niewielka ilość. A i ten zapach marcepanu. Czy marcepana? Nie wiem, marcepanu czy marcepana? No dobra, będzie mokro, jeżeli chodzi o wygląd tego dressingu. Czy on jest taki fenomenalny? No jest fajny, przy ciemni, wiadomo, ale jest jeden mankament tego produktu i to chyba wszyscy wiemy jaki, nie? Woda, właśnie woda. No dobrze. Ach, zapaszek. Kurczę. Czuję się, jakbym miał co najmniej 10 lat mniej. No dobrze. Tutaj elegancko. Zaraz wyschnie skurczybyk. Ok, i teraz zrobimy tu, u góry, na tym. I gumę też szarpniemy, słuchaj. Tu gdzieś szarpnę gumę. Przeczyszczę ją troszeczkę. Ok. I co? I odwracam pada. I zbieram. I to jest wszystko. Zobacz, ładnie odparowane. Zbieranko. Tu też. Test wody będziemy robić, a zrobimy. Zrobimy test wody, żeby nie było. Tu pojadę całość. Wysmaruję, kurde. A co mi tam? I tak na dniach pewnie będę to zaraz zmywał, bo jakiś kolejny dressing, albo będę chciał sprawdzić APC, jak zbiera, chociaż ten dressing zdjąć to żadna filozofia. Tak naprawdę. Dobra, odwracam. Pyk. Tururu. A, co jest też ważne. Ma filtr UV, także też chroni deskę przed promieniowaniem słonecznym, jakby nie było. Nie wszystkie dressingi to mają, ale większość ma. No i fajnie. I tempo.
ślisko tutaj, no tutaj połysk, on troszeczkę idzie w taki mokry, kurczę, no nie jest idealny, że tak powiem, ale nie jest zły. Czy jest fajny? No oczywiście, że jest fajny, jest no, fantastyczny, kurczę. Chyba nie mam, nie znam osoby, która by go położyła i powiedziała, że jest totalnie do niczego, bo nie wszyscy go lubią, wiadomo. Ja jakoś specjalnie za nim nie przepadam, z tego względu, że jest słaby, jeżeli chodzi o trwałość, ale się sobie tutaj przykleiłem. Kurde, nie radzę sobie. Ten Troton to trzyma niesamowicie. Zobacz, ale jak złapię, to muszę inaczej ugryźć temat. O, poczekaj. O, zobacz, co się dzieje. Okej. Okay. Pięknie trotonik trzyma, co? Zobacz, jaka odcina. Ha! Dobra, pokażę ci, co jest 5. Siedzi niesamowicie, co? Co tu się dzieje? Coś tu się wydarzyło. A co tu się wydarzyło? Czemu to taka smuga? Maskuj, maskuj. No dobra, słuchaj, to co? Biorę wodę. I robię prysk, Biorę ręcznik. I nie ma produktu. No niestety. Kurczę, jakby ci to zobrazować? O, może inaczej. O, właśnie. Pstryk. On nie lubi czegoś takiego. I będą zacieki, słuchaj, jak to wyschnie. Niestety, tak jak widzisz tutaj, i to będzie wszystko już okraszone takimi zaciekami. To nie jest tak, że go wiesz, całkowicie zaraz zdejmiesz, ale no niestety będą takie nierówne place i to jest denerwujące w tym dressingu niestety. O, widzisz, zobacz. No. Ale tak poza tym, no już są ściechy. Ale tak poza tym, malinka. No dobra, słuchaj, ja nie będę więcej kombinował i udawał, że... A poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy, jak się zachowa Multishine Alco z tym produktem. Przecieram sobie. Ciach, ciach, ciach. Tu pięknie złapał. Bardzo ładnie. Wycieram, cyk, cyk. Suszę. Wieje mocno. Wiaterek. No i po produkcie, no nie ma, no tam coś tam niby udaje, że gdzieś tam jeszcze jest ta odcina, ale to tutaj to całkowicie zdjęło. No niestety, to jest produkt, który no nie lubi. Także jak będziesz przecierał interior cleanerem na przykład jakimś mocnym odświeżaczem wnętrza plastików, to go zdejmiesz po prostu, zastąpisz, a najlepiej jak chcesz interior cleaner to coś, co po sobie delikatnie zostawię. Glipton jest fajny, a jest jeszcze jeden król, który u mnie się pojawi, polskiej firmy. Zmiażdżył wszystko, co do tej pory miałem. Teraz będę z nim leciał na skórach, naprawdę. Podejrzewam, że to jest ich najlepszy. No zobacz, widzisz, wszystko zdjęte. Tak naprawdę nie ma dressingu. No i to jest właśnie minus tego produktu. On potrafi też zabłysnąć, czyli wskoczyć w połysk. Tak jak w Mańku ma twarde plastiki, na przykład potrafi też pójść delikatnie w połysk. Także to nie jest tak, że ten produkt jest mega idealny. Ale ludzie się nim jarają. Ja też, bo jest fajny. To jest naprawdę klasyk gatunku i tutaj nie ma co mówić. Produkt fantastyczny. No dobra, z mojej strony to wszystko. Przepraszam, że w takiej formie, ale no kurczę, słuchajcie, słuchaj, nie mam czasu. Teraz właśnie skończyłem ogrodzenie. Sobie tam poprawiać, robić. Znaczy, zastępuję stare, które jest sprawne, nowym, żeby mi nie rdzewiało, bo od ulicy, kurczę, auta jadą, jak sypią tą chemią, to słuchaj, rok, dwa i od razu rdza wyłazi. Szlak mnie trafia, nie radzę sobie, więc musiałem wymienić, ale nie o tym mowa. Co do produktu. Bomba. Miałem jeszcze sprawdzić na gumie. Kurczę, zapomniałem. Trudno, będzie bez gumy. Ale uwierz mi, na gumie też siedzi rewelacyjnie. Czego nie lubi? Wody. Zapach perfekcyjny, wydajność tutaj... No mistrzostwem może nie jest, bo on tak tempo się troszeczkę prowadzi minimalnie, ale nie jest źle. Tak czy tak, produkt naprawdę super. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Fum.